została rozebrana nawierzchnia, została rozebrana całkiem konstrukcja przekrywająca potok. Należało wzmocnić ściany, na których opiera się ten most, wymienić całkiem przekrycie na nowe elementy żelbetowe prefabrykowane i z powrotem odtworzyć to, co w tej chwili widzimy. Cała ta operacja była naprawdę dużym przedsięwzięciem, z dużą wyrozumiałością i akceptacją mieszkańców, bo jednak było to duże utrudnienie. Wyłączyliśmy całą tą arterię z ruchu. Ruch odbywał się chodnikami na przemian, natomiast ruchu samochodów nie było. Udało się wszystko to zrealizować w tym zakładanym harmonogramie, co jest sukcesem no wszystkim, i nas jako zamawiających, i wykonawcy, no i myślę przede wszystkim użytkowników tej ulicy. Możemy obserwować to, co w tej chwili jest. Zrealizowaliśmy praktycznie 2/3 najtrudniejszego odcinka. W tym roku kończymy całą inwestycję, więc możemy naocznie zobaczyć, jak to i wyobrazić sobie, jak mogła wyglądać całe to przedsięwzięcie. I w tym roku zakończymy całe to zadanie.